zdecydowanie trudniej się gra, bo znaczy gra się przyjemnie, ale trudniej ze względów naszych takich, można powiedzieć, prozdrowotnych, bo wszyscy chcemy bardzo, a czasami nam nie wychodzi i tu jest większy problem, ale no, chęci ogromnej i tego się trzymamy. Człowiek dba o siebie, coś tam, coś na co dzień robi, biega, ćwiczy wiele różnych innych dyscyplin i myślę, że to jest taka metoda na dalsze życie, bo wszyscy wiemy, że praca nas troszeczkę tak stabilizuje i schodzi ten ruch na bok, ale no trzeba coś robić ze sobą, żeby w miarę tam w tej formie takiej optymalnej dla siebie na dany wiek trzymać się. Znaczy no wszyscy coś robimy, każdy z nas, tak jak powiedziałem wcześniej, jest w stanie wypełnić swój wolny czas. Wszyscy generalnie, no większość z nas gra sobie tak w amatorskich ligach, bawi się na piasku, robi różne inne rzeczy fajne dla siebie i chyba to nas trzyma, a siatkówka to jest nasza miłość i myślę, że pozostanie do końca. Właśnie po to, żeby dużo potu wylać, spotkać się ze znajomymi. Rywalizacja ogromna, wszyscy chcemy wygrać mecz, było to widać w tym półfinale wcześniejszym z Gdańskiem, gdzie każda piłka była ważna. Gra się dla siebie przede wszystkim i dla satysfakcji zespołu, bo już gramy kilka lat ze sobą i na pewno chcemy w każdym turnieju zagrać jak najlepiej. No na pewno nowy rozdział znowu, bo nowy rok generalnie, jeśli chodzi o Orlen Ligę, ciekawszy, bo będzie 14 zespołów z tego, co się dowiadujemy. Niekoniecznie słabszy, bo wiadomo, może finansowo niektóre kluby trochę słabiej. Jeśli chodzi o KSZO, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej i poszliśmy krok do przodu i organizacyjnie, i jeśli chodzi o cały potencjał zespołu. No, nie ukrywając, mieliśmy bardzo dużo młodych dziewczyn, bardzo ambitnych, ale ten krok do przodu musimy zrobić, żeby grać na trochę wyższym poziomie i na daną chwilę nam się to udaje. Zobaczymy, jak sezon pokaże nasze rezultaty.